uruchamiania dodatkowych pociągów. Przewoźnicy zgodnie apelują, by w czasie długiego weekendu nie podróżować samochodem, lecz korzystać z transportu zbiorowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prognoza pogody. Piątek pochmurny z opadami deszczu, głównie na północy. Po południu wysoko w Tatrach synoptycy prognozują śnieg. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, nad morzem nieco cieplej do 13 stopni. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w Południe. Razem ze mną w studio gość Mariusz Kordowski, prezes Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostatnie dwa dni w Brukseli rozmawiali ministrowie obrony. Bardzo ważne rozmowy z punktu widzenia Polski, bo potwierdzające po raz kolejny ustalenia szczytu NATO w Warszawie. To, co nas najbardziej na tym szczycie interesowało, to kwestia zwiększonej obecności militarnej sojuszu na tak zwanej wschodniej flance, a mówiąc prościej.